Krokodyl syjamski to najbardziej zagrożony gatunek krokodyla na świecie. Szacuje się, że w naturze pozostało mniej niż 200 osobników. Na szczęście dobrze rozmnażają się w ogrodach zoologicznych. Krokodyle uwielbiają wysokie temperatury. Wituś z warszawskiego zoo bardzo lubi wypoczywać na słońcu. Zastyga wtedy w bezruchu. Kiedy na dworze robi się chłodniej. Krokodyl wygrzewa się pod grzejnikiem. Jeśli jest mu za ciepło, dla ochłody otwiera imponująco swoją paszczę. Wituś uwielbia też wodę. Radość sprawia mu nie tylko pływanie w basenie, ale też prysznic w plenerze.